Hejka! Hejka, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu 20 lipca, w piątek. Właśnie sprawdzałam, czy moja Ewa fryzjerka mnie odpisała, ale nie odpisała. Ja nie wiem, odczytała, nie odpisała. Czekam na odpowiedź od niej, a jak nie, to jutro będę dzwonić do kogoś innego, bo chcę zmienić sobie kolor. Nie wiem, czy wam pokazywać. Chcę zmienić sobie kolor. Już kiedyś taki miałam podobny, ale tutaj miałam strasznie jasny. Chciałabym dużo ciemniejszy. Coś takiego. Chciałabym, ale z takimi rozjaśnionymi końcami. O, coś takiego, tylko może trochę ciemniej. No. Fajnie by to wyglądało, myślę. No coś podobnego miałam. Jeszcze widzę tutaj na zdjęciach. Antoś miał wtedy roczek, sesję roczkową. I zostały te zdjęcia, tylko one są trochę poprzerabiane, rozjaśnione. No i tak inaczej to wygląda. Piję kawę. O fujnie, posłodziłam. O, odpisała. Dam znać, jak będę w pracy. Może się coś trafi, a chciałabym przed 4 sierpnia sobie coś zrobić, bo mamy imprezę u babci, 80-lecie urodzin. No i co, siedzimy, Antek ogląda, a Marta mówi, Laurka śpi, jak widzieliście, zjedliśmy śniadanie już dawno, ja sobie siedzę duszno oczywiście i myślę, żeby Laurka się za chwilę obudziła, bo mi za chwilę piersi rozerwie chyba. No. I odezwę się do was później, jak się już trochę ożywię tą kawą. Widzicie? Jesteśmy nad wodą i widzicie, będzie samolot startował. On tu często ląduje. Tam idzie po pomoście Antoś z tatą. No. Widzicie? Krzyczy Antoś, panie pilocie. Zniknie pewnie tu za skałami, nie będziemy widzieć. No, nie widać. Zniknie. Tak sobie pływają, widzicie? Jak na wakacjach. W sumie są wakacje. A tam tata z Antoś. No, widzieliście, jak samolot startował. A widzieliście nas, jak machaliśmy? Siedzimy sobie nad wodą. Ej, widziało was? No, było was widać, jak machaliście. A mnie też? Też, to znaczy plecami, nie martw się. Jeszcze 4000 i wjeżdżam za kamerę. Jeszcze 4000 i wjeżdżam za kamerę, jakbyście nie słyszeli, tata śpiewa. No, siedzimy sobie nad wodą. Ja mam nadzieję, że zaraz znajdę chwilę, żeby sobie poczytać, bo skończyłam dopiero tą książkę, o której mówiłam już dawno, dawno. I zaczęłam drugą część. Tak, Antoś? No, i siedzimy sobie. Ma tu przyjść nasz sąsiad. I co? I tata nas opuści chyba na 4 dni. Ej, takich rzeczy się nie mówi, bo ja nikomu nie mówię. Ale ja nie powiem co, tylko że jedziesz. Że jedziesz co do Bergen i nas zostawiasz na 4 dni. No, tata pojedzie do Bergen i nas nie zabiera. Nie wiadomo. A może nas zabierze. Ale jakby nas zabrał do Bergen, to wiem, że jakaś moja Wicka kiedyś pisała, mama, że jest z Bergen. To będę tato kochał. Tak, więc jeżeli mnie oglądasz, to się odezwij. Przecież tu nie kopiemy. Ubieraj buty, idź tam. On mnie przestawia. No, także ten. Czeka mnie wizja być może siedzenia samotnie z dwójką dzieci. Zajebiście. Że tak brzydko się wyrażę. A ja sobie zacznę, ja sobie będę czytać dalej teraz. Drugą część. Pierwsza to była ta. Miłość w czasach zagłady.
A to jest druga część, opowieść z perspektywy właśnie Marlen. Podobno. Tak mi się wydaje, że to tak będzie. No i poczytane. Poczytała matka. Matka, powiedz, nie będziesz czytać. Będziesz mnie zabawiać, a raczej proszę mi przewinąć dupcie. Powiem wam, że dzisiaj jest cudownie. Zobaczcie, wypływa prom do Niemiec. Będziesz mnie matka zabawiać. Powiem wam, że dzisiaj jest bardzo przyjemnie, bo jest taki przyjemny, chłodniejszy wiatr, więc daje to duże ukojenie. Idzie Anita. Mamo, takie nadelko. Czuję. Co, będzie się z tobą dziewczynka bawić? Tata. Co? Czemu? No nie był tam jeszcze. Nie byłaś przy dziewczynce? To ale idź. One są takie, że gdzieś się z tatą układać. No, co ten twój brat? Poszedł się bawić? No, kluska leży. Cały czas pcha paluchy do buzi. O. No i jak tu nie dać takiemu dziecku smoczka? Antoś w ogóle tak nie robił. Nawet jakby on był bezsmoczkowy i tak nie robił. A ona cały czas coś musi ciućkać. Cały czas. Co, dziewczyna? Co tam widzisz? Moi mili tam. Jemy obiad. Zrobiłam obiad. Frytki z batatów. Do tego kotlet i warzywa. Pokazać? Pokażę. Ta-dam! Tak to wygląda. A tu piwko bezalkoholowe. Oczywiście. A tu mój cud. Antoś. Tak pięknie je, bo jest wspaniały. I za, jak zje ładnie obiadek, to dostanie... Joda. Nie. Gra? Galaretkę. Galaretkę. A tata co dostanie? Loda. Figę z makiem pasternakiem. Tata to od wtorku ma trochę przekichane. I dostanę loda, tato! Bo był nie. No. Chciałaby. Powiedzcie mi, czy wasze dzieci też wędrują po całym Bożym świecie? Jak jedzą? Bo Antoś łazi po całym mieszkaniu, nie usiądzie przy stole i nie zje normalnie. Proszę, mięsko. I od razu mu się chce wszystko, sisi wszystko. No nie usiądzie przy stole, nie zje jak należy. Nie dość, że słabo je, to jeszcze nie mam mocy. Już nawet nie działa obiecanie galaretki, niczego. Zrobiłam mu galaretkę, ale nie dostanie. Powiedziałam sobie, że jeżeli nie będzie jadł normalnie, to nie będzie dostawał żadnych smakołyków. Antoś! Nie no, wziął smoczek mojej do buzi. No już z nim oszalejem. Antoś, proszę zanieść smoczek tacie i trzeba go umyć. Widzicie, co on robi? Super, synuś, super. No i zobaczcie. To jest obiad Antka. Mięso nawet całe niezjedzone. Warzywa tylko powyjadał, chociaż te warzywa je, to tyle dobrze. Z tego się cieszę. No, bataty mu nie podeszły. Parę zjadł też tylko. Musio! Antoś, uważaj, żebyś laurki nie przewrócił. Nie ciągnij za to. Idź, dojedz to mięsko. Ja cię bardzo proszę. Nie, tylko łobuzerka.
O, buzerka mu w głowie. Także jak ja będę miała z nimi zostać sama na 4 dni, będzie ciekawie. Lusia! Lalule! Nawet nie zwraca na mnie uwagi. Tak patrzy na tego swojego szalonego brata. Lalule! Ej! Zamyślić, co on robi? Ty też będziesz łobuzialą? Też będziesz łobuzialą? Też będziesz łobuziala? Nie jedz tych lodziek. Będziesz łobuziala? No, i tak, kochani. Wyszło tak. Tata jedzie we wtorek, a ja zostaję sama z pakowaniem. Zajebiście, że tak powiem. Już spakowałam część ubrań i całe pudło tam jakieś dupereli. Tu mam spakowane buty, także szafę mam ogarniętą. Zostawiałam tylko rzeczy, które zabieram do bagażu. Ale mnie oczy szczepią. Ogarniam to już dzisiaj, nic nie robię, będę miała cały tydzień, tylko najgorsze, że będę sama z dwójką dzieci. Jutro będziemy dzwonić do kuriera, kiedy on by miał to zabrać, bo jakby miał to zabrać i była taka sposobność, że zabierze to w przyszłym tygodniu, no to ja muszę musimy porozkręcać teraz przez weekend, zanim tata jeszcze jest, łóżeczko, przewijak i tak dalej, żeby to już było ogarnięte. Mała przez ten tydzień pośpi sobie w wózku, Antoś pośpi ze mną i będzie. Dobra, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Kciuk do góry. Subskrybujcie nasz kanał. Bądźcie z nami na bieżąco. Przecież wiem. I do usłyszenia w następnym vlogu. Na następnym vlogu. A papa? Papa. O, o, o. Fuj. Papa. Pa. Ale wyglądam pięknie. Pa. Pa. Pa.